Cześć, z tej strony Tomek. Witam Cię w trzecim odcinku drugiej serii, w której pokazuję Ci, w jaki sposób działają smart kontrakty i w jaki sposób można je samodzielnie tworzyć na platformie Ethereum. W tym odcinku poznamy tak zwany zwrot kluczowy message sender. Także zapraszam Cię do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Jak dobrze pamiętamy, w poprzedniej części poznaliśmy tak zwane mapowanie, słowo kluczowe mappings, które pozwalało nam tworzyć strukturę typu klucz-wartość i dzięki temu wiemy, jaki adres utworzył danego zombiaka oraz ile zombiaków na danym adresie jest przechowywanych. I teraz, żeby to jeszcze dokładnie zaimplementować, przypomnę, że w poprzedniej serii utworzyliśmy funkcję prywatną create zombie, służącą właśnie do tworzenia zombiaków. Parę słów może wprowadzenia komentarza, jak działa cała infrastruktura Ethereum. Otóż chodzi w tym konkretnym przypadku o to, że zawsze każda funkcja w smart kontrakcie, każdy smart kontrakt musi być w jakiś sposób wywołany. I to, w jaki sposób jest wywoływany, a tak naprawdę przez kogo jest wywoływany, określa właśnie słowo zwrot kluczowy message sender, które przekazuje adres smart kontraktu lub adres użytkownika, który właśnie tą daną funkcję w tym konkretnym smart kontrakcie wywołuje. I tutaj autorzy CryptoZombies przedstawili nam taki prosty przykład. Mamy właśnie mapowanie favorite address, które dla konkretnego adresu będącego kluczem przypisuje wartość, czyli tą właśnie ulubioną liczbę. Mamy set my number, czyli funkcję pozwalającą przypisać, zdefiniować tą ulubioną dla danego adresu wartość liczbową, co jest implementowane poprzez właśnie favorite numbers, czyli nasze mapowanie, gdzie kluczem jest adres i w tym przypadku, uwaga, message sender, ponieważ ten message sender zwraca nam adres, wartość adresu, która tą funkcję wywołuje. Czyli jeśli mamy adres tam 0xAA, to tu właśnie będzie to 0xAA i jako argument jest podawana ta wartość i to jest zachowane w naszym mapowaniu. I kolejna funkcja what is my number, która po prostu właśnie zwraca tą liczbę, odwołuje się również do tego mapowania za pomocą klucza, czyli tego adresu, który wywołuje ten smart contract. I tutaj polecenie wydaje się być również bardzo proste. Mamy miejsce, gdzie należy uprzednio wytworzonej przez nas funkcji create zombie właśnie zaimplementować to, aby to, jaki dany zombiak jest tworzony, odpowiadało temu, przez kogo jest on tworzony, czyli przez jaki adres. I to zapiszemy sobie w następującej formie. Najpierw odwołamy się do właśnie mapowania zombie to owner. Owner, zombie to owner. Jest to właśnie struktura typu klucz wartość. Tutaj kluczem będzie ID tego naszego zombiaka i jemu przypiszemy wartość zwracaną przez message sender, a to, jeszcze raz przypomnę, zwraca nam adres, który wywołuje daną funkcję w tym smart kontrakcie. I teraz oczywiście musimy jeszcze zwiększyć licznik zombiaków wytworzonych przez dany adres, czyli owner zombie count. I tutaj również tym razem kluczem jest message sender, czyli ten nasz adres, a nie tak jak w linijkę wyżej identyfikator zombiaka. I to właśnie zwiększamy, czyli stosujemy taką skrócony zapis plus plus plus. Oznacza to, że pobiera to, co jest
pod kluczem, pobiera daną wartość znajdującą się pod tym kluczem i zwiększa ją o 1. I myślę, że tak naprawdę to już powinno wystarczyć. Tak wygląda na to, że to działa. Jeszcze raz krótkie, szybkie podsumowanie. Message sender zwraca po prostu wartość adresu, który wywołuje dany fragment smart kontraktu, a wszystko, co jest w smart kontrakcie, każda funkcja, każdy smart kontrakt musi być wywoływany przez kogoś, czy to przez użytkownika, czy też przez inny smart kontrakt. Oczywiście w razie pytań zapraszam do sekcji komentarzy. Kod źródłowy dostępny tego jest na GitHubie. Wszystko jest podlinkowane niżej. Na tę chwilę to wszystko. Dziękuję, cześć.